Cześć, tu mówi Maniak i zapraszam na odcinek Wabank, jak się zmienili. Wabank nakręcony został w 1981 roku. Był to debiut reżyserski Juliusza Machulskiego, czyli syna Jana Machulskiego, który w filmie Wabank gra postać Henryka Quinto. Akcja rozgrywa się w Warszawie w roku 1934. Po 6 latach odsiadki kasiarz Henryk Quinto wychodzi na wolność oraz organizuje skok na bank, którego właścicielem jest jego dawny wspólnik Gustaw Kramer. W tej roli Leonard Pietraszak. Zdjęcia do filmu powstawały w Łodzi, a także w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie mieścił się bank Kramera, a zakończyły się pod koniec 1981 roku, jeszcze przed wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce. Juliusz Machulski zamierzał obsadzić w roli Duńczyka Andrzeja Łapickiego. Pomysł ten odradził mu Jerzy Kawalerowicz, który uważał, że obsadzenie w głównych rolach dwóch dystyngowanych panów nie byłoby korzystne dla filmu. Ostatecznie postać Duńczyka zagrał Witold Pyrkosz. Inspiracją do postaci Quinty był Stanisław Cichocki, pseudonim Szpic Brudka, kasiarz żyjący w dwudziestoleciu międzywojennym w Warszawie. Stosował on małą blaszkę do neutralizowania systemów alarmowych, co również znalazło się w filmie. W 1984 roku została nakręcona druga część, która nosi nazwę Wabank 2, czyli Riposta, gdzie ponownie możemy zobaczyć aktorów z części pierwszej, a za kamerą po raz kolejny stanął Juliusz Machulski. Dzięki za obejrzenie. Pamiętajcie, aby kliknąć tutaj, aby być na bieżąco. Tutaj, aby zobaczyć inne moje filmy. A zatem do usłyszenia, trzymajcie się. Cześć.